Cześć, dzisiaj widzimy się w trochę innych okolicznościach przyrody, ponieważ jak widzisz, wyschło słońce. Ja zrobiłem sobie przerwę w nagrywaniu kursu Droga Red Dota, a zgodnie z tym, czego uczymy, podczas drugiego kursu Przeżyj swój dzień po swojemu, zrobiłem sobie przerwę w pracy. Po co? Po to, żeby naładować swoje baterie, żeby trochę rozruszać swoje kości, żeby mieć szansę na ciut lepszą jakość życia. Wyszedłem przed dom, a że mieszkam niedaleko pięknego lasu, wyszedłem sobie na spacer po lesie. Niedawno w pracowni Synergii zaczęliśmy dzielić się naszą wiedzą nie tylko podczas indywidualnych spotkań z naszymi klientami. Uruchomiliśmy jeszcze dwa sposoby dzielenia się wiedzą. Jedne to kursy, o których tu mówiłem, gdzie za niecałe 5 stówek dostajesz naprawdę konkretną baterię wiedzy, a drugi z nich to wiedza dostępna bezpłatnie. Gdzieś tam w internecie, czy na naszych kanałach YouTube'owych, czy na naszych kanałach facebookowych, wszędzie jakiś odcinek tej wiedzy jest. Co się dzięki temu wydarzyło? O tym opowiem Ci za chwilkę, tylko przeniosę się w trochę inne miejsce. W ogóle w tygodniu las jest super. Po południu, w ciągu tygodnia, dzisiaj mamy czwartek, gdy to nagrywam, tu jest po prostu pusto. A zobacz, jakie są fajne rzeczy, na przykład skocznie. Ktoś sobie zrobił skocznię, którą zamierza skakać z jednej strony zbiornika rzeczki, czy jakkolwiek to nawiemy, na drugą. Jeszcze nie widziałem żadnego śmiałka, który by tu podjechał motokrosem albo rowerem, natomiast wygląda na to, że prędzej czy później tacy się pojawią. Okazuje się teraz, że zgłaszają się do nas ludzie, zupełnie niezależnie od tych kursów, tak by się przynajmniej wydawało, ludzie, którzy są po prostu na początkowych etapach drogi tego Red Dota, czyli są albo sami, albo mają mały zespół i próbują go rozbudować, albo w ogóle zastanawiają się, jaka jest ich rola w spółce, którą właśnie ze swoimi znajomymi tworzą. I teraz pytanie, czy ma sens wydawać pieniądze na indywidualne rozmowy, podczas gdy przecież mnóstwo tej wiedzy mamy dostępną w książkach, mamy dostępną w kursach, mamy dostępną w zasadzie wszędzie za darmo. Zastanówmy się po pierwsze, o jaką stawkę gramy. Przypadki, o których mówimy, to jest kwestia na przykład 1% w spółce, która warta jest 10 milionów złotych. Ile jest wart taki 1%? Mówimy tutaj o sytuacjach, w których mamy niefrasobliwie i zbyt optymistycznie zatrudniony całkiem spory zespół ludzi, który teraz czeka na swoje pieniądze. Mówimy o sytuacjach, w których właściciel firmy zastanawia się, co robić z nią dalej, bo czuje się już wypalony i zastanawia się, czy tego w zasadzie nie rzucić w diabły. Pytanie, czy rzucenie w diabły biznesu, który budowałeś 15 lat, ma faktycznie sens i czy nie da się zrobić z tym nic lepszego, mimo że już po prostu fizycznie masz dość. To są dylematy, nad którymi skupiamy się podczas takich rozmów z przedsiębiorcami. Jeśli uznajesz, że to ma sens, daj znać, odezwij się. Myślę, że jesteśmy w stanie znaleźć również coś dla Ciebie.